Wiele sobie obiecywaliśmy, szanowni państwo, po tych wszystkich ciachach, które zajrzały dzisiaj do nas do studia, ale dynamika, wstajemy, jest taka, że jeszcze ja nie miałem czasu dziubnąć nawet tego torcika czekoladowego, ty też nie? Też nie, ale to dobrze, bo jak już dziubniemy, to będziemy mieli zasłużoną nagrodę za wysiłek poranny. Proszę państwa, program dynamiczny. Co w programie, co przed nami, zobaczcie. Kampania odwołuje, nie blokuje. Polacy masowo odpuszczają wizyty u lekarzy. Jaki sport wodny wybrać na weekend? Zastanowimy się, jaką czekoladę lubimy najbardziej. Już wiemy, że Rafał lubi każdą. Tak, ale powiem ci, że to też się u mnie zmieniało troszeczkę. Tak? Im starszy, tym bardziej w takie gorzkie czekolady idę. I dzisiaj mogę powiedzieć, że gorzka, a gorzka jeszcze z orzechami na przykład, to jest perła. Pyszna. A jadłeś gorzką z odrobiną soli? Jadłem, też bardzo dobra, bardzo dobra. Ze skórką pomarańczową dobra jest. Zresztą dodatki mogą być wszelakie. Niech państwo wysyłają nam swoje desery na naszego Facebooka i na Instagram. Czekamy. A teraz zastanowimy się wspólnie, jakie czekolady Polacy lubią najbardziej. Mateusz Nowak sprawdzał to na Warszawskiej ulicy. Czekolady z każdą postacią i w każdym kolorze. Biała, mleczna, deserowa, z nadzieniem czy na gorąco. Zawarte w niej składniki wpływają pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy, a także obniżają poziom złego cholesterolu. Za to zawarte w niej substancje powodują wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Jeżeli chcieliby państwo dowiedzieć się, jak wygląda proces powstawania czekolady od ziarna kakaowca do tabliczki, to serdecznie zapraszam na rozmowę z moim gościem, panią Natalią Sitarską. Natalio, jako ekspert od czekolady, czy pani jest fanką czekolady? Oczywiście jestem fanką czekolady. Można powiedzieć, że zarówno tej dobrej czekolady mlecznej, jak i czekolady wytrawnej. W Polsce można powiedzieć częściej nazywanej gorzką czy deserową. Czekolady Pintu Bar, to ich największą zaletą jest to, że przede wszystkim powstają z ziaren z określonego miejsca, z określonego regionu i wtedy mają gdzieś określone te nuty smakowe, bo często te czekolady, które gdzieś tam powstają masowo, są to po prostu mieszanki ziaren z różnych miejsc. No właśnie, od ziarna do tabliczki. Proszę nam powiedzieć, jak ten proces przebiega? Jak powstaje czekolada? Czekolada, no to tak, najpierw mamy ziarna, oczywiście kakaowca. My też podróżowaliśmy po plantacjach kakaowca, z których te ziarna pozyskujemy, przynajmniej po części z nich. I jest to tak naprawdę piękna wizyta, bo zwykle te kakaowce rosną w pięknych, egzotycznych miejscach, jest bardzo zielone. No, to są piękne, kolorowe owoce, ale to, co nas interesuje, no to są te ziarna ukryte w środku, w takiej owocowej pulpie. I tak naprawdę, jak się spróbuje tej pulpy jeszcze nieprzetworzonej, to ona smakuje trochę jak jabłko, trochę jak melon, więc dopiero potem te ziarna są fermentowane w odpowiedni sposób, suszone i do nas przyjeżdżają ziarna kakaowca właśnie wysuszone na plantacji w wielkich workach jutowych. To tutaj widzimy. Tak, to jest właśnie taka forma ziarna. My często, dzieci na przykład, częstujemy, żeby spróbowały, z czego powstaje ta czekolada, którą dzieci kochają i też nie wszystkie są zachwycone, bo samo ziarna kakaowca, jeżeli sobie obierzemy je z tej łupinki i spróbujemy, no to ono jest dosyć gorzkie. Tak, jest ten posmak czekoladowy, który znamy, ale zarazem jest taki gorzki też smak. Oczywiście potem te ziarna są poddawane odpowiedniemu prażeniu. To jest wszystko długi proces, wielogodzinny. Tu jest kwestia temperatur, potem również tak zwanego konszowania tej czekolady, temperowania, dodawania oczywiście dodatków, czyli cukru czy mleka w proszku do czekolady mlecznej, żeby potem dopiero gdzieś tam ten finalny produkt, czekoladę w tabliczce, którą znamy i jemy, uzyskać.
użyła Pani bardzo trudnych słów. Kąszowanie i temperowanie czekolady. Tak. To musi Pani wyjaśnić, co to znaczy. To są, można powiedzieć, wszystkie procesy związane z właśnie obrabianiem tego ziarna kakaowca. Przy kąszowaniu no to wyciągamy aromaty z czekolady, a temperowanie czekolady no to jest etap, który sprawia, że właśnie czekolada jest taka piękna, błyszcząca, krucha, a robi się to pod wpływem zmiany temperatur i pracy właśnie z czekoladą. Podróżowała Pani w różne zakątki świata w poszukiwaniu ideału ziaren kakaowca. Proszę nam opowiedzieć o tych podróżach, jak to było odwiedzić takie plantacje. Tak naprawdę jest to bardzo taki przyjemny proces, bo te plantacje są piękne tak naprawdę. Są to wszystko egzotyczne miejsca, bardzo dużo zieleni. Te owoce kakaowca, drzewa kakaowca są też bardzo malownicze. No ale oczywiście jest to taka część podróży, która można powiedzieć, że dla zwykłego podróżnika nie jest dostępna. Więc no, przez to, że my poszukiwaliśmy tych ziaren już jako rzeczywiście producent czekolady Bintu Barno, to też mieliśmy okazję zobaczyć, jak to powstaje rzeczywiście od początku, od tego kakaowca na drzewie. Kampania Odwołuje nie blokuje. Czy Państwo słyszeli o takiej kampanii? Jesteśmy bardzo ciekawi, a to jest bardzo istotna rzecz i bardzo istotna kampania, o której zresztą teraz w naszym studiu porozmawiamy z naszymi gośćmi. Dwie panie aż się u nas pokazały. Dzień dobry, drogie Dzień panie. Dobry. Pani Dzień Magdalena dobry. Borgus, inicjatorka kampanii. Tak, a także promotorka całej kampanii w mediach. I pani Iwona Kania, zastępca rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest jeszcze trzeci gość, który zagościł na talerzyku u pani właśnie. Obie pani dostały takie ciastko. Wy wybrałyście, czy pani Marta wam je jakby dopasowała? Ja sama, bo ja lubię migdałki. A, no właśnie, dobrze. To teraz proszę pokazać do kamery to ciastko, jak wygląda mniej więcej. Słuchajcie, moje drogie, zanim porozmawiamy z wami, to najpierw porozmawiamy z ciachem, dobra? Pani Marto, czym pani poczęstowała naszych gości i dlaczego takie ciasto? Pani Marto. Pani Marto, śmiało proszę mówić, co w tym ciastku jest, ale to jest inne niż wy macie. Co to jest za ciasto? Ja jest, dobra. Pani Marto, co tam tutaj jest? Mamy ciasto wysokoenergetyczne, Snickers. Ma ono spód owsiany z blendowanymi orzechami laskowymi i orzechami włoskimi. Później mamy bazę śmietanową, na bazie mleka też dwuprocentowego. Na górze mamy delikatne przełożenie z solonego karmelu i masła peanut butter. I to jest zatopione w czekoladzie mlecznej, przełamanej czekoladą deserową, tak 1:1. I na wierzch zawsze dajemy orzechy. Tutaj mamy akurat orzechy ziemne, ale często dajemy orzechy nerkowca, pekany, orzechy laskowe, orzechy włoskie. I tak samo one mogą być zastąpione również owocami liofilizowanymi, co się fajnie sprawdza, bo one dodają takiej delikatnej kwaśności temu ciastku. Może być to malina liofilizowana, często marakuja, truskawka lub jeżyna. Bardzo, Pani Marto, bardzo było ładnie. Ja tak myślę, że Pani Marta zawiesza się zawsze na początku, bo chce, żeby to ciasto przemówiło. Oddaję głos temu ciastu, to widać, ono rzeczywiście grzmi. A teraz, żeby nie było za Lądujemy. Słodko. Słuchajcie, żeby nie było za słodko, są sprawy także poważne związane z naszym zdrowiem i sami sobie czasem jesteśmy winni, że się nie możemy dostać do lekarza, prawda? Prawda. Dlaczego? Dlaczego? No bo wszyscy rezerwują, tak, nie przychodzą. Powodów nieodwoływania wizyt jest tyle, ilu jest pacjentów. Tak naprawdę czyli każdy ma swój pomysł, jak się wywinąć. Każdy ma swój powód. No nierzadko te powody są naprawdę istotnymi powodami. Tak, to prawda. Natomiast musimy pamiętać o tym, że trzeba te wizyty odwoływać, bo jeśli tego nie zrobimy, to co się dzieje? No inny pacjent nie ma szansy. Lekarz siedzi nudzi. Lekarz siedzi, denerwuje się. Tak. A ktoś inny mógłby skorzystać. Nie wykorzystujemy jego potencjału, a wiemy o tym, że lekarzy w Polsce mamy bardzo niewielu, 2,38 na 1000 pacjentów. To jest naprawdę bardzo niska statystyka, która stawia nas w ogonie Europy. Więc Europy, która ceni naszych lekarzy zresztą. Tak. Bardzo i może dlatego taka statystyka. I zabiera ich od nas. Dlatego musimy traktować tę wizytę jako zasób i nie powinniśmy tej wizyty marnować. A ile się odwołuje, czy ile się nie odwołuje wizyt właśnie? Czy co mówią statystyki właśnie? NFZ podaje, że to jest 1 300 000 wizyt w roku 2023, natomiast NFZ monitoruje 40 konkretnych specjalizacji, 40 konkretnych świadczeń, więc nie ma tam na przykład wizyt POZ-owych. No dobrze, ale ludzie nie odwołują z jakich powodów? Czy mają panie takie statystyki, czy sądy? Gdzieś tam. A może słyszała pani o jakimś najdziwniejszym powodzie?
No mieliśmy na przykład taką pacjentkę, która w ciągu roku nie odwołała prawie 50 wizyt. Coś podobnego. Ma trójkę dzieci i zapisywała po prostu te dzieci na te wizyty tak jakby na zapas, bo będzie sezon grypowy. Ojej, bo chyba zachoruje. Chyba zachoruje. Ojej, naprawdę? I potem te wizyty były nieodwoływane. Dokładnie tak, zapobiegawczo. Bardzo często też tak jest, że pacjenci umawiają się w kilka różnych miejsc, no żeby dostać się do lekarza jak najprędzej. Idą na tą pierwszą wizytę, na ten najwcześniejszy termin, na jaki udało im się umówić i potem tych pozostałych terminów też nie odwołują. No bardzo często zdarza się, no różne sytuacje życiowe, losowe, że ktoś zapomni. Często też pacjenci boją się przychodzić do lekarza, bo mają swoje obawy odnośnie diagnozy, którą mogą usłyszeć. Najpierw się zapisują, a potem się boją w związku przyjść. Z tym też czasami odwlekają te terminy wizyt. No ale osobną kwestią jest też to, że mamy czasami odpowiedzialnych pacjentów, którzy te wizyty chcą odwołać, natomiast nie mogą się dodzwonić do placówki, więc jakby tutaj... I tutaj to właśnie chciałam zapytać, jak odwołujemy? Myślę, jak że odwołujemy? To czy telefonicznie tylko? Nie, placówki już coraz bardziej cyfryzują się i tutaj myślę, że o tym należy powiedzieć i należy to też dostrzec i docenić, że system się zmienia, zarówno ten publiczny, jak i ten prywatny. Można sobie kliknąć samemu, tak? Tak, są różne opcje i mailowo, i telefonicznie, ale i poprzez aplikacje, czy poprzez strony internetowe, gdzie po prostu te zapisy są prowadzone. Tutaj dzięki kampanii powstała pewna synergia pomiędzy sektorem publicznym a niepublicznym i to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, myślę, że na terenie naszej branży, ponieważ te dobre praktyki, które łatwiej jest wcielić prywatnym placówkom ze względu na budżet, są czasami implikowane do tych mniejszych placówek czy placówek państwowych. Magda zaangażowała również Narodowy Fundusz Zdrowia w te rozmowy, więc mamy nadzieję, że to będzie szło wraz z postępem technologicznym, że tych opcji będzie dużo, ale też dla osób na przykład starszych, czy takich, które nie mają iPhone'a, smartfona, nie dysponują tym, ta rejestracja osobista, kontakt telefoniczny, czy kontakt z rejestratorką moim zdaniem jest nieodzowny, czyli ta technologia nie zastąpi człowieka. A propos właśnie, nie zastąpi człowieka, czyli powinniśmy wbudować w naszych pacjentów, w nas wszystkich, bo każdy z nas może być, przekonanie, że nieodwołanie po prostu jest złe. Chip z przekonaniem takim. Tak, że słuchajcie, no to po prostu taki savoir vivre, że tak powiem, pacjenta, kultura osobista wymagałaby tego. No jak się umawiamy na kawę do sąsiadki i nie przyjdziemy, no to raczej... Raczej dzwonimy, prawda? No tak, no podobnie z fryzjerami, prawda? Umawiamy się do fryzjera, odwołujemy taką wizytę, jeśli nie możemy przejść. Dlatego musimy uczyć naszych pacjentów. A dlaczego odwołujemy? A dlaczego odwołujemy? Bo fryzjer się wkurzy i następnym razem nas nie zapisze albo źle obetnie. I tutaj też powinniśmy mieć taką świadomość, że no to jednak bardzo szkodzi całemu społeczeństwu. Tak, musimy uczyć pacjentów tej społecznej odpowiedzialności, ale też musimy edukować pacjentów już na tym etapie w placówce medycznej. I dlatego właśnie nasza kampania, w ramach tej kampanii zostały wypracowane dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest karta dobrych praktyk dla placówek medycznych, gdzie wskazujemy placówkom, w jaki sposób mogą edukować pacjenta, informować o tym, dlaczego to odwoływanie jest takie ważne i w jaki sposób w danej placówce to robić. A z kolei w karcie dobrych praktyk dla pacjentów, no mamy te dobre praktyki, że trzeba odwoływać, dlaczego. I takie tipy nawet tego rodzaju, żeby dzwonić do placówki po godzinie 11, bo wtedy dużo łatwiej jest się dodzwonić, kiedy już przejdzie ten taki poranny boom. A to dobra rada. Bardzo praktyczna, tak. Prawda? Wskazówka. Tak, czyli telefonicznie odwołujemy, no tam gdzie można to cyfrowo, no raczej nikt nie pofatyguje się osobiście, żeby odwołać, prawda? Pacjenci niektórzy przychodzą. Tak, przychodzą. Bo to też odwoływać. Kontakt z człowiekiem, prawda? Czują, że są w jakiejś grupie, która o nich dba, to tak, też jest na pewno ważne. Zwłaszcza jeśli to jest większa placówka i na przykład pacjent przy okazji odwoła jakąś inną wizytę, więc jakby przy okazji badań. A czy jesteście panie w stanie powiedzieć, czy częściej odwołują wizyty mężczyźni czy kobiety i czy to osoby starsze albo młodsze, czy tu nie ma żadnej reguły? Znaczy, jest reguła, generalnie są to raczej osoby młodsze. Że nie odwołują. Że nie odwołują. Myślę, że to starsze, tak, myślę, że to starsze pokolenie jednak jest tutaj bardziej takie odpowiedzialne. Jest. Tak, dokładnie. A czy myślałyście o takim, no niestety też jakimś systemie, powiedzmy, no nie kar, ale monitorowania, że jeżeli widzicie w systemie, że ktoś, tak jak ta pani, 50 razy nie odwołała, to będzie miała problem z zapisaniem się na kolejną wizytę? Bo ja się spotkałem z taką opinią pacjentów, którzy czekali w takiej kolejce właśnie i kilkoro mówiło, że warto obarczyć byłoby odpowiedzialnością finansową osoby, która się nie stawia.
Myślimy o tym, żeby w ramach trzeciej edycji kampanii przeprowadzić takie badanie ogólnopolskie wśród pacjentów, jakie rozwiązanie byłoby dla pacjentów optymalne. I myślę, że takie badanie pozwoli tutaj powziąć pewną ideę, czego oczekują nasi pacjenci i czy ewentualnie byliby za tym, żeby tutaj pokusić się o jakieś rozwiązania ustawowe i legislacyjne. Bardzo się cieszymy, że panie nie odwołały wizyty u nas. To by było w programie dopiero, Wstajemy. Tak. No, ale to... za to ciasteczko, prawda? Tak. Pęknie ciasteczko? Nie oprzecie się, co? Nie oprzemy się. Bardzo, tak. Bardzo się cieszymy. Słodkie, ale pani Marta na pewno jeszcze opowie o walorach zdrowotnych i o tej wysokiej jakości produktów, które jest zrobione, więc to rozgrzesza. No mnie tutaj to słowo wysokoenergetyczne jednak. Nas przekonało przy piątku. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Teraz, szanowni państwo, Mateusz Nowak, chociaż poprzednio, jak zapowiadałem Mateusza, to się przebrał za Natalię Rzeźniczak. Mam nadzieję, że teraz wystąpi jako Mateusz Nowak. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądał. I Mateusz pytał właśnie na warszawskich ulicach ludzi o to, jaką czekoladę najbardziej lubią. Czekoladę lubi niemal każdy z nas. Rzecz w tym, że nie każdy taką samą. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, która czekolada cieszy się największym uznaniem Polaków. Jaką czekoladę pani lubi najbardziej? Z orzechami. Mleczna, gorzka? Mleczna. A czemu akurat z orzechami? Bo lubię orzechy. Orzechy na główkę dobrze działają. Czyli pysznie i zdrowo jednocześnie. Tak. Mleczna raczej. Mleczna na ogół. A czemu akurat mleczna? No bo mi bardzo smakuje. Ja mleko lubię, nabiał lubię i stąd i czekoladę mleczną. Często pani je? Nie, nie da rady. A pan? Ja tak, ja gorzką często jem. Ale jak często? No jak często? Prawie codziennie kawałek. I zęby się nie psują? No nie. Mleczną. Dlaczego akurat mleczna? No jest taka łagodniejsza, nie lubię gorzkiej. Często pan jada? Bardzo często teraz. Codziennie prawie. Najbardziej lubię mleczną czekoladę i ona mi poprawia humor i się czuję lepiej, jak zjem kawałeczek taki malutki raz dziennie. Mleczną. A czemu mleczną akurat? Taka najsłodsza jest. A gorzka ponoć zdrowsza. Wiem, często jadam, ale tak najbardziej to wolę mleczną. Panowie, jak u was? Ja tak samo mleczna. Sama z orzechami? Z orzechami lub sama. Rodzynki nie? Nie. Rodzynki to tylko w serniku. A u ciebie jak? Ja lubię w sumie białą. Z orzechami mleczną. A pani? Białą. O, a dlaczego białą na przykład? Jest taka zupełnie inna. Słodsza? Trochę słodsza, trochę smak ma taki troszkę inny niż taka zwykła czekolada. Więc taki tak po prostu inaczej. A te orzechy dlaczego? To pani jakiś też przysmak? Tak, bardzo lubię orzechy. A z czekoladą to chyba nie ma czegoś lepszego. To chyba i zdrowo, i smacznie. No, mam nadzieję, tak sobie tłumaczę, że zdrowo i smacznie. Przegrałeś. Założyliśmy się, że nie spróbuję przed końcem programu. Ja nawet programu. Nie podjąłem walki, powiem ci. I jak? Pyszne to czekoladowe. Tak? To trafia dokładnie w mój gust. Mm-hmm. Czyli czekolada w czekoladzie. Czekolada w czekoladzie. A ja malinka w pistacji w takim razie. No, też na, spróbujemy. Czekam na minę. Ojej, ale dobra. Kto ten pani program teraz poprowadzi? Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, że jest pani Marta, zawsze możemy oddać głos na ciastka. Ale może dobrze też, że jest Karol, który dzisiaj trochę ma inne, bardziej wytrawne propozycje. On ten przełamie w sposób wytrawny. Proszę państwa, jeżeli mówimy o ciastku, to ja mam taką teorię, Rafał, że jak grzeszyć słodyczami, to tylko takim najwyższej jakości, żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia. Jak już się zjadło... A czy ty dojrzewałaś do tej teorii, czy to od razu tak miałaś? Nie, dojrzewałam. Stwierdziłam, to tak jak ja z gorzką czekoladą, też dojrzewałem. Ale stwierdziłam, że jak już tak, to tak, nie, potem nie robić sobie wyrzutów sumienia, proszę państwa. Jak już zjemy, tośmy zjedli. I to ma być tak, taka teoria, że to działa właśnie na piękne włosy, na ładną cerę, na paznokcie, że nam to służy, na nastrój. Na witalność taką, na energię, to jest właśnie baza, nie? A wiesz, i czekolada to daje, naprawdę. Tak. No ja powiem ci tak, rano do porannej kawy zawsze musi być element czekoladowy. Nie musi być duży. Jedno ciasteczko albo jedna taka mała czekoladka i to wprawia mnie w dobry nastrój. Masz w sobie coś z Azteka, wiesz? Tak jak ci wojownicy Aztecy szli do boju. Ty mi tak mów, a ja będę rósł. Tak, no, aztecki wojownik, proszę państwa, tu siedzi koło mnie. Aztecki wojownik jest też w Puszczy Noteckiej, szanowni państwo. To jest wojownik Karol właśnie. Karol, jesteśmy bardzo ciekawi. Czy ty jesteś łasuchem? Bo jeśli chodzi o wypieki, o gotowanie, to wszystko wiemy. Smażenie, tak, to jest twój oręż, natomiast jesteśmy bardzo ciekawi, czy lubisz słodycze, tak po prostu.
No i witam was po raz kolejny. Szanowni państwo, co tu się dzieje? Chodźcie, zobaczcie, co w tym naszym słowiańskim już w tej chwili tarzinie się dzieje. Szczupaczek. Na czym to wszystko polega? Polega to na tym, że na początku trochę oleju na dół. Leciutko, tak po prostu, żeby tylko wyszło to, co najpiękniejsze z cebulki i z czosnku, czyli ten aromat, ten sok. Na to kładziemy szczupaczka. Potem te przyprawy, o których wam dzisiaj mówiłem, czyli jest czomber, jest papryka, jest sól, jest pieprz i kolendra. I potem, drodzy państwo, o właśnie, bo to zrobiłem. Czyli dodałem pomarańcza i cytrynę. Ale ponieważ to się robi powolutku i długo, to z połowy cytrynka i pomarańcze jest w środku, a z połowy przez rączkę. O! I w tym soku ten szczupaczek będzie genialny. Robiłem to nie raz, nie dwa, nie trzy, a dzisiaj coś wyjątkowego. Coś, co się pojawia raz w roku. Czyli kwiaty, które jeszcze nie rozkwitły. Czosnku niedźwiedziego. To wszystko zawsze sobie zamykamy. I to jest tak naprawdę taka procedura między duszeniem a parowaniem. Więc ryba będzie genialna po prostu. Na dole taki bardzo dobry tłuszczyk i to wszystko się dzieje. Oczywiście dzień czekolady. Przypominam, ciasteczka, ja już to muszę zamykać, dlatego że one już za chwilę będą dobre. Ale zobaczcie nasze orzechowe ciasteczka, z którymi na pewno podzielę się z moją szacowną redakcją. Ja je wsadzam do środka, zamykam. A w imbryku naszym co się parzy? Parzy się kałgan i parzy się mięta. To wszystko pięknie okrasimy jakimś kremem miodowym. Dzisiaj mam taki krem miodowy z imbirem. I to będzie genialne, dlatego że przepiękna, zdrowa kuchnia, mnóstwo orzechów, czyli mnóstwo energii, której potrzebujemy na sam początek dobrego dnia. Do tego mnóstwo korzenności i nowalijek w postaci mięty, które mamy tutaj, czyli mamy nasz słowiański imbir, czyli kałgan, z którego robimy napar właśnie z tym miodem. No i oczywiście danie główne, czyli nasz piękny szczupaczek. Ale zwróćcie uwagę, jak on wygląda. I wyobraźcie sobie, że właśnie na takim urządzeniu, na takiej kuchni potrafimy takie cudeńka czasami wymaić. Dzisiaj kuchnia rozśpiewana. Mam nadzieję, że się to państwu podobało. Mam nadzieję, że będziecie komentowali to. Przepis na ciasteczka oczywiście znajdzie się w osobnym poście na naszych social mediach. Zapraszamy. Dołączajcie do nas, dlatego że jest nas coraz więcej. To po primo. A duo to, że jest piękna interakcja, za którą serdecznie państwu dziękujemy. Dzisiaj kuchnia jest rozśpiewana, więc pozwolę sobie przypomnieć to, od czego żeśmy dzisiaj zaczęli. Czyli naszą piątkową piosenkę. Będę dla państwa komponował różne rzeczy, a dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Życzę wam miłego weekendu, ale jeszcze raz się spotkamy na sam koniec tej kuchni, żebyśmy zobaczyli i skosztowali to, co mamy. A dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, nareszcie. Wszyscy to lubią nasz program, od rana i śpiew. Wstajemy siebie, piątek. Piąteczek, piątunio, nareszcie. Wszyscy go lubią, nasz program, od rana i śpiew. Wstajemy siebie i naj, naj, na, 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 naj, naj, na, 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 naj, naj, na, 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 naj, na, 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 na. I taką będziemy prowadzili kuchnię. Taką, która jest wyalienowana w ogóle z rzeczywistości. Taka, która dzieje się w naturze. Przez cały rok w naturze gotujemy specjalnie dla was. Ponieważ bardzo państwa lubimy, szanujemy, a przede wszystkim chcemy się z wami spotykać. Trzeba o trzeciej wstać, żeby coś się zadziało. Kto rano wstaje, etc. Chciałem zwrócić wam uwagę, że przesadziłem winogrono. A co to się oznacza? Puściło pąki, czyli udało się, a bałem się tego bardzo, bo to się wszystko dzieje w lesie. Ale skoro
wypuściło, to znaczy, że za chwilę będą listki, a na tych listkach ja zrobię wam piękną półprawę, która się nazywa dołma ze świeżych liści winogron. Ale to później, to latem. W ogóle cieszę się, że mamy przyjemność się z państwem widzieć tak wcześnie, raniutko, najwcześniej ze wszystkich telewizji śniadaniowych. Do zobaczenia w następnej osłonie. Pozdrawiam was serdecznie z lasu. Pozdrawiam moich przyjaciół w studio i całą ekipę programu Wstajemy. Pozdrawiamy, ależ nam się rozgadał ten Karol, prawda? Ma ewidentnie problem z tym, żeby pożegnać się z widzami Telewizji Republika, prawda? Tak, chyba was kocha, się słuchajcie. Długo się żegna. Chyba was kocha, mam nadzieję, że z wzajemnością. O mały włos spóźnilibyśmy się na serwis informacyjny. No to, właśnie najwyższy czas, Piotrek, proszę państwa. Pewnie już gotowy. Dla Piotrka będziemy mieli pączka, a on dla państwa ma świeży serwis. Piotrze, oddajemy głos. Witam was, dzień dobry, dziękuję bardzo. Witam państwa. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Oznacza to, że albo Polska będzie przyjmowała nielegalnych migrantów, albo będzie płaciła surowe kary. Solidarność w kwestii migracji będzie obowiązkowa dla wszystkich państw członkowskich. Donald Tusk zapowiedział, że mimo że Europarlament opowiedział się za programem, Polska nie wyrazi na to zgody. To, co jednak może martwić, to fakt, że słowa szefa rządu nie licują z jego dotychczasowymi czynami. A tymczasem wczoraj granicę polsko-białoruską usiłowało przekroczyć ponad 400 nielegalnych migrantów. Zamachy terrorystyczne, wzrost przestępczości, także ataków na tle seksualnym i powszechna utrata poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców zachodniej Europy to cena, jaką płacą Niemcy, Francuzi czy Szwedzi za dotychczasową politykę migracyjną. Zachodzi konieczność postawienia pytania, czemu to ma służyć. Ano, lewicowo-liberalny mainstream de facto dąży do tego, żeby doprowadzić do dekompozycji społecznej w Unii Europejskiej. Wkrótce tak może wyglądać codzienność także na ulicach polskich miast. Parlament Europejski przegłosował dziś tak zwany pakt migracyjny. Dokument, na podstawie którego państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, będą musiały przyjmować co roku określoną liczbę nielegalnych migrantów albo płacić olbrzymie kary. Nowe przepisy zmieniają wszystko i zmieniają to od razu, ale w dłuższej perspektywie pakt migracyjny jest obarczony dużym ryzykiem, na przykład takim, że osoby przydzielone do danego kraju i tak będą migrować wewnątrz Unii Europejskiej. Donald Tusk przekonuje, że jego rząd nie zgodzi się na obowiązkowe przywożenie nielegalnych imigrantów do Polski. Głównym zadaniem instytucji europejskich i państw narodowych jest ochrona terytorium i kontrola granicy. Nie ma polityki migracyjnej bez skutecznej kontroli na granicy i bez skutecznej ochrony swojego terytorium. Jednak jeszcze jako szef Rady Europejskiej Tusk groził Polsce karami, kiedy ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości jako jeden z nielicznych w Europie sprzeciwił się polityce multikulti. Populacja różnych narodów w Afryce, w Azji jest tak wielka, że ten proces stworzy taką funkcję wykładniczą napływu, że za chwilę tu już Europy nie będzie. Pytanie o politykę migracyjną było jednym z czterech, jakie pojawiły się na kartach październikowego referendum. Wielu Polaków, głównie wyborców Koalicji Obywatelskiej, zrezygnowało z prawa do samostanowienia w tej sprawie, wobec czego referendum nie ma mocy prawnej. Konrad Wąż, Telewizja Republika. Wczoraj w Szwecji zastrzelony został 39-letni Polak. Do tragedii doszło w Sztokholmie. Po tym, jak mężczyzna zwrócił uwagę grupie młodzieży, zginął na oczach 12-letniego syna. Na ten temat mówią wszystkie szwedzkie media. Według relacji mediów mieszkający w Sztokholmie Polak, będąc w drodze z dzieckiem na basen w dzielnicy Skarholmen, spotkał grupę młodzieży w tunelu pod wiaduktem między mężczyzną a nastolatkami ze środowisk imigranckich. Doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Największe szwedzkie gazety piszą, że Polak już wcześniej kontaktował się z policją w sprawie młodzieżowych grup, które handlują narkotykami. Nie chciał, aby jego syn dorastał w takim środowisku. Szwedzi są poruszeni tragedią. W miejscu składają kwiaty, zapalają znicze. Na miejsce przyjechał także premier Ulf Kristersson, który obiecał, że Szwecja wygra walkę z gangami.
Sejmie odbyła się debata dotycząca projektów aborcyjnych. Dwa z nich złożyła Lewica. Jeden depenalizuje aborcję i przemoc w przeprowadzeniu zabiegu, pomoc w przeprowadzeniu zabiegu. Drugi umożliwia dokonanie aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Podobne założenia ma projekt Koalicji Obywatelskiej. Trzecia droga chce zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. W obronie życia protestują środowiska pro-life. Dwa z projektów złożyła Lewica. Jeden depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia przerywanie ciąży do końca 12 tygodnia. Bo aborcje były, są i będą. Podobne założenia ma projekt Koalicji Obywatelskiej. Trzecia droga chce zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Niektórzy nie kryją żalu do politycznych sojuszników. Żal do koleżanek z Lewicy, że prawa kobiet zostały spłaszczone do kwestii tylko i wyłącznie aborcji. Jak przekonuje były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll, aborcja do 12 tygodnia ciąży nie jest zgodna z konstytucją. Dobro rozwijającego się dziecka ma przewagę. Nie nam decydować przede wszystkim o tym, żeby zabijać nienarodzone dzieci. Przed Sejmem trwa pikieta przeciwko przepisom aborcyjnym. Tutaj się skupiamy na miejscu, na rozmowach z przychodniami, skupiamy się na rozmowach z politykami, z posłami. Głosowanie nad projektami ustaw zaplanowano na jutro. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję Wam, Aniu. Rafale, oddaję Wam głos. Dziękujemy, Piotrze. No i to był serwis, co się zowie. A do Telewizji Republika przyjechała już Zofia Klepacka i Zosia siedzi sobie obok mnie. Dzień dobry, Zosiu. Cześć. Czyli wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, olimpijska wreszcie w windsurfingu. Klasa Mistral, klasa RSX, to w małych palcach ma. Aloha. Aloha, właśnie, aloha. Ciasteczko też dostałaś na wstępie, prawda? No, piękne. Z jagodami. Boże. Czyli takie, wiesz, w dietę sportową prawie wchodzi. Po programie. Pysznie wygląda. Dobra, możesz zjeść, kiedy chcesz. Słuchaj, jemy. Lubimy słodycze i dowiedzieliśmy się od pani Malwiny, pani dietetyczki, że to nie jest nic złego, pod warunkiem, że będziemy sobie to kompensowali ruchem. Jakie sporty na weekend byś poleciła? No oczywiście na wodę. Sup, na wodę? Deska z wiosłem, tak jak najbardziej. Polacy lubią spędzać czas nad wodą, tak więc nic innego jak tylko sporty wodne. Tak więc deska z wiosłem, windsurfing, wingfoil, wakeboard, surfing, bodyboard. Słuchaj, można tak wymieniać do wieczora. Słuchaj, ja to może rozumiem, ale spróbuj przetłumaczyć te angielsko brzmiące nazwy. Jeśli chcemy się bardziej zrelaksować, dla mniej ambitnych polecam spacer po wodzie. Deska z wiosłem. Ewangelicznie zabrzmiał, nie? Spacer po wodzie. Spacer po wodzie, tak. Można też wyrównać oddech, porozciągać się na desce i przede wszystkim, jak chcemy odpocząć od zgiełku na brzegu, odpychamy się nogą, płyniemy na środek jeziora, może nie na środek morza, ale bliżej się brzegu trzymamy i relaksujemy się na łonie natury. Łykając promienie słoneczne. Promienie słoneczne, szukamy szumu fal, wiatru i się relaksujemy. Dla bardziej ambitnych polecam... Jak cię tak słucham, to sam nie wiem, czy ty jesteś bardziej wojowniczka, czy romantyczka. Połączenie. Może i tak. Dla bardziej ambitnych doczepiamy żagiel. No i już wiadomo, musimy się trochę pomęczyć, zwiększamy obroty, bo musimy podnieść ten żagiel, utrzymać, no i wtedy możemy pokonywać większe odległości, pływając na desce z żaglem. Fachowo to się nazywa windsurfing, sama nazwa wskazuje, że jest potrzebny wiatr do tego. Co jeszcze mamy? Teraz fajna alternatywa jest kitesurfing, to mamy taki latawiec z linkami długimi, ale teraz bardzo popularny na świecie staje się wingfoil. Takie skrzydło trzymamy w ręku. Dosłownie wygląda jak latawiec od kitesurfingu i zaczynamy na zwykłej desce, właśnie na supie, a jak już nauczymy się operować, sterować tym skrzydłem, przechodzimy na deskę z wingiem, czyli takie pod deską mamy hydroskrzydło i latamy w powietrzu. Słuchaj,
Czy dla każdego byłabyś w stanie dobrać sport taki związany z wodą i z wiatrem, czy nie? Oczywiście, to jest sport, który można uprawiać w każdym wieku. To nie jest tak, że uprawiają to dzieci i młodzież, tylko jak najbardziej chcę w tym roku aktywizować w swoim klubie UKS Nieporęt Klepacka Team. Klepacka Team, to brzmi. Tutaj zresztą logo. Seniorów, bo jak najbardziej to jest fajne spędzanie czasu, aktywizujemy się, dodajemy sobie endorfin, no i też korzystamy ze sportów wodnych w wakacje. A czy można już wychodzić na wodę, polecasz, czy jeszcze jest za zimno? Nie, jak najbardziej już nasi zawodnicy byli w zeszły weekend na wodzie, w ten weekend również schodzą, tak więc... I podobno, że nikt nie jest chory, podobno. Nikt nie jest chory, łapiemy odporność, ale w dzisiejszych czasach mamy odpowiednie pianki, możemy sobie dobrać i pływać nawet przy minusowych temperaturach, ale to już dla wielkich zajawkowiczów. Żuwik. Ruszamy na wodę, zapraszamy serdecznie. Weekend. Dokładnie tak. Tak jest. Zosia do ciastka. Do ciastka. A my do Karola, który tam już myślę, że końcowe efekty tego swojego dzisiejszego pichcenia i pitraszenia nam przedstawi. No i cóż, udało się. Niech Państwo zobaczą, jak pięknie wyglądają nasze orzechowe ciasteczka. Z czym? Z czekoladą. Z czekoladą wszakże dzisiaj Dzień Czekolady, Światowy Dzień Czekolady. A jak wygląda nasz naparek na kałganie i mięcie? Ot tak. No i ta-da-da! Nasz szczupaczek z bazylią, z pomarańczami, z cytryną. Ojej. Gdybyście Państwo mogli tutaj być, gdybyście mogli powąchać to, co ja mogę powąchać, żebyście mogli się napić tego, co ja mogę się napić. Oczywiście wszystko będzie na social mediach. Będzie receptura, no a ja życzę Państwu udanego piątku, piąteczka, piątunia. Pozdrawiam Was serdecznie z lasu i co? I do zobaczenia jutro, pojutrze, a w poniedziałek, pamiętajcie, cykl pod tytułem Ze mną się Wam upieczę. Pozdrawiam serdecznie z lasu, program Wstajemy, idzie do przodu, że aż łach. Wasze zdrowie. Możesz powiedzieć, że już skończyłam. Jesteśmy cały czas z Zosią Klepacką, która już skończyła wprawdzie karierę zawodniczą, no już, ale z wody nie zeszła. Już by wypadało 28 lat na morzach i oceanach. No ile można? Wilku morski. 21 lat w kadrze olimpijskiej. Dużo tego było. Tak, teraz czas na młodzież. Ale trochę. Co przeżyłaś, nikt ci tego nie zabierze. Oj, tak. A ja mam też nadzieję, taką swoją prywatną, od razu ci powiem, że wychowasz nam następnych medalistów olimpijskich. No, mam taką nadzieję, dlatego półtora roku temu założyłam klub sportowy. No i już mamy świetną młodzież, która już zdobywa medale. W zeszłym roku wystartowaliśmy pierwszy raz w Mistrzostwach Polski i nasi zawodnicy plasowali się w pierwszej dziesiątce. No i brawo, i tak mi mów. Jestem zadowolona. Ania Popek, szanowni Państwo, Ania razem z panią Martą dowiemy się kilku ciekawych szczegółów na temat ciast, które zajechały dzisiaj do Telewizji Republika i w które my też zaraz z Zośką zresztą zanurkujemy. Jesteśmy gotowi. Kończymy nasz program na słodko, a jako, że dzisiaj Dzień Czekolady, to chcemy Państwu razem z panią Martą Bufiną Stoicką pokazać ten oto tort musowy. Co on ma w środku? Tutaj mamy krem, to znaczy on jest na bazie musu z białej czekolady i piure kokosowego. Później mamy wkładkę żelową z truskawki. Druga wkładka jest z marakui i mango. Na spodzie jest chrupka z liofilizowanej marakui i chrupiących kulek w białej czekoladzie i jeszcze biszkop kokosowy. Słuchajcie, to jest krótko mówiąc, różowy tort musowy. Prześlicznie wygląda, prawdę mówiąc, jak jakaś ozdoba. A mówiła pani Marto wcześniej o monoporcjach. Jakby państwo nie wiedzieli, co to jest, bo ja nie wiedziałam, to są właśnie te monoporcje, czyli takie ciasteczka na raz, które mają właśnie całą tą bogatą zawartość, o której tak, pani mówiła. To są takie mini wersje. Czyli mini wersja, monoporcja na raz. A teraz, proszę państwa, wielki finał, grand final naszego słodkiego programu. Pani Marta będzie ozdabiała tort republikański i na naszych oczach przygotuje właśnie wspaniałe dzieło sztuki cukierniczej. Podstawa to co? Tu mamy tartę maślaną, którą każdy może sobie w domu wykonać.
Bo to jest taki klasyczny spód maślany. A jak pani nam poda przepis, to my podamy na oczywiście naszej stronie. To, oczywiście. Będzie specjalnie to są dla was nasze szlagierowe tartaletki. A, no to przepisie będzie dla was specjalnie. To może ja też upiekę, jak mówi pani, że taki dobry, dlaczego nie? A ta powidła, ta... Tutaj mamy naszą domową konfiturę z porzeczek. Czarnych? Trochę, tak, z czarnych porzeczek i malin. Pachną, aż pachną, naprawdę. Czyli zbieracie normalnie w sezonie, czy też kupujecie, tak? Porzeczki, kupujemy maliny. To i akurat kupujemy. Czeka to do tego momentu, kiedy jest potrzebne. Jak zapach sezon, wspaniały. Możemy robić piurę. Tak, teraz co robimy dalej? Tutaj mamy już wcześniej przygotowany krem śmietanowy z odrobiną białej czekolady. A jak to pani robi ten krem? Ubijamy śmietankę. 36 lub 30, tak, procent. Później możemy dodać tylko nie taką przestudzoną już białą czekoladę. Tak. To zalewamy, mieszamy. Tak. Odstawiamy to na około 8 godzin do lodówki. I później możemy ponownie ją podbić. Jeżeli to znaczy, ktoś... co robić? A że jeszcze raz ubić? Tak, ubijamy jeszcze raz, dodajemy cukier waniliowy, trochę cukru pudru do smaku. Możemy dodać laskę wanilii. Wcześniej nawet może być przygotowana, tak jak robimy krem patissier. To on jest przygotowany nie wtedy. Nie wiem, jak się robi ten krem. Ale tą laskę wanilii, co my ją ścieramy na tak, możemy na tarce, tak? Wydrążyć środek, zawartość laski waniliowej. O, to wygląda jak takie góry pokryte śniegiem. Kończymy, już mamy ostatnią minutkę, pani Marto, więc szybko. Ja mogę pomóc w czymś, jeżeli trzeba. Ale chyba pani zrobi to lepiej, zresztą jest pani przygotowana tutaj, jeżeli chodzi o rękawiczki. I zobaczcie państwo, tarta maślana, na którą przepis wam podamy. Na tą bitą śmietanę przepis właśnie usłyszeliśmy, a owoce układamy zgodnie z fantazją i wyobraźnią. Tak. I to jest nasz tort republikański specjalnie dla was jako inspiracja na dzisiejsze popołudnie i być może jutrzejsze.